Siemano, przyjechał do mnie właśnie jakiś pajączek farsy. Zobaczymy sobie, jak to jest. Prawdopodobnie jest to dorosły samiec Psalmopaeus cambridge. Mam dwie samice. Zobaczymy, może obskoczy też tą drugą. Ona jest mniejsza i nie wiem, czy ona jest gotowa do kopulacji, ale jest w miarę duża. Myślę, że mógłbym spróbować ją dopuścić. Ona ma takie, myślę, 3,4,5 dC. Nie wiem, czy to robię dobrze, ale spróbujemy w każdym razie. No i że tak powiem, no jasta, nie? Ja sobie teraz do niego zrobię pojemnik i wy wszystko będziecie widzieć, co ja. Także po prostu mamy tutaj pojemnik, taki jak widzicie. Bierzemy sobie włókno kokosowe. Nie mam wystroju, żeby cokolwiek mu tu dać. To nie jest jeszcze zrobione, muszę potem działać, a to dopiero będę robił, jak będzie cieplej, bardziej na wiosnę. Dobra, walno, muszę za tyle włókna kokosowego. Co to cholera, jak tu się muszę te owocówki dostały. W każdym razie, nie no, jest wszystko git z tym. Się wzruszyłem przez chwilę. Okej, mamy coś takiego, tyle wystarczy. Zamykam sobie włókno kokosowe, odkładam. Jakiś frajer łóżko przysunął. Kaloryfera, tak to ma być. Koniec. Okej, mamy coś takiego jak widzicie. Ja sobie teraz trochę zwilżę. Po podróży chciało mu się pić pewnie, to śkniemy mu tu w jeden róg, nawilżymy elegancko. Są pająki nadrzewne, słabo jadowite, ale nie zapominajmy, że jednak potrafią coś zrobić. Dobra, idę tylko po nożyk i widzimy się za chwilę. Okej, więc słuchajcie, na początek tego filmu usunąłem już dane. Mamy tutaj paczkę, tu były dane, dlatego jest to wycięte. Tu elegancko paczkę daję sobie na ziemię i rozcinam. Okej, powiem tak, jest to dobrze zapakowane na pewno, bo widać, że tu heatpack w ogóle. Fajnie, fajnie wszystko ten. O, elegancko. Mamy tutaj paczuszkę z czymś takim. No i to sobie cofamy na bok i otwieramy. Tu nie jest jakoś wydane, fajnie. Może to będzie bardziej zwinne. Ok, pająka widać. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda, czy żyje, czy nie. Dobra, przyniosłem sobie pincety, pojemnik, gdyby coś uciekło. Także ściągamy to. No i samiec póki co zero reakcji. O kurde. Nie wiem, czy on nie był przypadkiem za mocno wilgotny. Zobaczcie, patrzcie. Tu jest bardzo wilgotny papier, widzicie? Nie wiem, czy to mu przypadkiem nie zaszkodziło. No ewidentnie jest to ten Psalmopaeus cambridge. Niestety, jak widzicie, pająk ten no, jest nieżywy. Nie wykazuje tutaj żadnych oznak życia. Bardzo mi przykro, no niestety. Oj, kurde. No cóż, przykro mi, będę niestety musiał napisać do sprzedawcy. Mam nadzieję, że to jakoś się rozwiąże. Cóż, takie rzeczy się zdarzają. Okej, zobaczmy w takim razie, co uśmierciło pająka. Jak widzicie, tu jest papier, na którym był pająk. I on jest strasznie mokry. On jest zimny. To jest pierwsza rzecz, która mogła zaszkodzić temu pająkowi. Druga rzecz jest taka, że był on w takim małym pudełku. Nie był owinięty jeszcze jakimś, że tak powiem, jakąś folią izolacyjną, tylko był po prostu w takim czymś. Myślę, że heatpack, który, no, że tak powiem, przestał działać, jest jeszcze trochę ciepły, ale myślę, że jak on był na jakimś mrozie, to mogło nalecieć do środka. No i jednak zrobiła się ta różnica temperatur, no i pająk po prostu nie wytrzymał z zimna. To też jest zimne i umarł, naprawdę, to jest zimne, czuć to. Tu go dałem, nie wiem, myślę, że to jest trup. Póki co pająk nie wykazuje żadnych reakcji i myślę, że jest martwy. Okej, zobaczcie, bo zwykle nie wyrzucam pająków. Zobaczcie, że samiec zaczął się ruszać.
Prawdopodobnie był przemarznięty, ale nie wiem, czy on żyje. Także kurde, dobrze zrobiłem, że paczkę otworzyłem od razu. Jak widzicie, on sobie kurde powoli wraca, a nie wiadomo, co będzie dalej. Myślę, że to było spowodowane przez zimno i złą izolację. Natomiast jest problem z tym pajączkiem. Tutaj jest psem Post Cambridge i on mi doszedł prawie że martwy. On żyje, odzyskał funkcje życiowe, tyle że ten pająk jest na teraz niemrawy. On chodzi sobie tak trochę po tych ściankach, coś tam robi, ale on nie reaguje na podmuchy powietrza, na szturchanie. No, tak, że tak powiem, taki, nie chcę powiedzieć sparaliżowany, ale no taki, no myślę, że on nie jest gotowy do kopulacji, bo coś po prostu mu się stało, to zimno mu zaszkodziło. Zobaczymy, co się stanie za na przykład kilka dni. Może on odzyska całkowicie tą sprawność. Póki co to no, niestety no, pająk taki trochę inwalida teraz się zrobił. Doszła do mnie teraz kolejna paczka i już sobie ją otwieram. Okej, więc mamy tutaj pudełko. Ja sobie tylko dane odkroję. Mogłem inaczej tego zrobić, się już nie dało. Okay. Ja idę tylko po pincetę. Nie wiem, czy on tu jest. Wiecie co, jest chyba to jakoś. Okej, dobra, jest tutaj. Sobie go dobra, on żyje. Tak trochę nie spodziewałem się, że akurat tak on będzie zapakowany. Damy go sobie elegancko tutaj. O, siedzi. Ja mu tylko wyciągnę tą szmatkę, którą tu mam. O, dobra, i mamy tutaj, zobaczcie, eleganckiego samczora. No i żyje i wszystko git. Więc tak, wiem, że chcieliście kopulację, ale zapomniałem to nagrać. A powiem wam, poszło to dość sprawnie i można było to nagrać. No cóż, wybaczcie, jestem dzbanem, ale mogę wam opowiedzieć co jak. Więc wypchałem samca Hysterokraty z Gigasa do odpojemnika z samicą i on sobie przeszedł tutaj i schował się tu. Ja go wypchałem i on sobie poszedł prosto do samicy, samica wyszła i było tylko i potem paknął ją. Samiec dał radę, ja je potem rozdzieliłem, jak samiec skończy, żeby mi go nie zjadła. Dałem go z powrotem, tu se elegancko siedzi, no i dał radę. Samica jest kurde już zapłodniona i czekamy na kokon. Także moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmy w takim formacie też się wam podobają. Obiecuję wam, jak nie zapomnę, nagram wam kopulację. Tyle, że ja czasami robię tak po prostu, że idę sobie na laptopa, pęki zostawiam na stole albo coś takiego i że tak powiem, próbuję, ale nie obiecuję i będzie jeszcze jakby mi ktoś w sumie
spamił co jakiś czas, pisał, że a weź to nagraj, weź to nagraj. Jednak nie ukrywajmy, jest was tu około 20, którzy może oglądają te filmiki, więc fajnie by było, jakby ktoś mi przypomniał, bo że tak powiem, tak czy siak ja zapomnę. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.